Na terenie powiatu łaskiego od 4 września funkcjonować będą 4 szkoły średnie. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Łasku, zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia generała Władysława Andersa w Łasku, zespół szkół mundurowo-technicznych w Ostrowie oraz zespół szkół rolniczych imienia Władysława Grabowskiego w Sędziejowicach. Łącznie w tych szkołach edukację rozpocznie około 250 nowych uczniów. Generalnie właściwie od zeszłego roku nic się nie zmieniło. Mamy nadal 4 szkoły ponadgimnazjalne, właściwie od 1 września będą to już szkoły ponadpodstawowe zgodnie z nowym systemem oświaty. W naszych szkołach łącznie będzie kształcić się blisko 900 uczniów, w tym w klasach pierwszych około 250. Wspomnieć należy, że to 250 są uczniowie, to jest właściwie młodzież szkolna, natomiast uruchomione są również w Sędziejowicach kursy kwalifikacyjne, gdzie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i tutaj mamy prawie blisko 200 słuchaczy, więc to też jest chyba dosyć istotne, bo to nie tylko 240 uczniów klas pierwszych będzie, ale również słuchacze tych kursów kwalifikacyjnych. Szkoła w Ostrowie z dniem 1 września nazywać się będzie Zespołem Szkół Mundurowo-Technicznych. Szkoła weszła również w program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla klas mundurowych. No, pomimo zmiany nazwy tej szkoły, niestety nie jest aż tak duże zainteresowanie, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku ta sytuacja się zmieni. Jeśli chodzi o pozostałe profile kształcenia w naszych szkołach, wiadomo, liceum ogólnokształcące, tutaj właściwie nie ma profili, natomiast szkolnictwo zawodowe, to jest zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, tak zwany popularny ekonomik. Tutaj mamy technikum logistyczne, technikum ekonomiczne, spedycyjne, informatyczne i tutaj zainteresowanie jest dosyć spore, bo blisko 100 uczniów rozpocznie naukę w klasach pierwszych. Natomiast co się zmieniło? Rzeczywiście branżowe szkoły, zasadnicze szkoły zawodowe, które dotychczas miały taką nazwę, z dniem 1 września nazywać się będą branżowymi szkołami pierwszego stopnia. Ponadto zapytaliśmy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, ilu nowych uczniów rozpocznie naukę w ich placówkach i na jakich profilach. W wyniku naboru w tym roku uzyskaliśmy 94 kandydatów, co daje nam 4 klasy pierwsze, 3 klasy troszkę mniejsze, takie 20-paroosobowe, jedna klasa będzie liczniejsza, 30-osobowa. Tą największą popularnością cieszy się klasa o profilu matematyczno-informatycznym, nazywana przez nas klasą politechniczną. Natomiast równie dużym zainteresowaniem, bo powstały aż 2 pierwsze klasy, cieszy się profil medyczno-pożarniczy. To jest ten stary profil matematyczno-biologiczno-chemiczny i klasa 4 to klasa o profilu humanistyczno-prawnym. Oferta jest troszkę większa. Co roku oferujemy jeszcze 2 profile. Profil lingwistyczny i taki profil turystyczny z rozszerzoną geografią, językiem angielskim i biologią. No niestety nie mamy naboru do tych profili i na pewno będziemy musieli tę ofertę zmodyfikować w następnym roku. Ta reforma, która nadciąga dla nas, jest reformą jak najbardziej korzystną. 4 lata liceum to jest to, o czym marzyliśmy, ponieważ obecny program nauczania niestety uniemożliwia nam takie solidne przygotowanie do matury. Nowego roku szkolnego 2017-18 w pierwszych klasach będzie uczyło się 100 nowych uczniów. W kierunkach takich jak na przykład technik ekonomista, technik informatyk, technik spedytor, technik logistyk. No i oczywiście w naszej szkole jeszcze jest technik organizacji reklamy, no i oczywiście nowa szkoła branżowa pierwszego stopnia, w której dosyć dużo uczniów, bo to będzie duża klasa, 38 osób, zaczyna w tej szkole naukę. Ogólnie w szkole od nowego roku będzie blisko 400 uczniów. Był jeszcze kierunek technik handlowiec, ale w tym roku nie było odpowiedniej liczby osób chętnych. Swego czasu jeszcze próbowaliśmy otworzyć kierunek cyfrowy procesy graficzne, też nie bardzo uczniów było chętnych. Natomiast nowy kierunek, którego nie mieliśmy do tej pory, to jest technik informatyk, w którym w tym roku będzie zaczynał, w pierwszej klasie będą zaczynali po raz pierwszy uczniowie naukę. Od 1 września zmieniamy nazwę na Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie. Związane jest to z tym, że od kilku już lat ponad
po raz dziewiąty realizujemy innowację pedagogiczną, natomiast od 1 września będziemy realizować eksperyment pedagogiczny. Zostaliśmy wytypowani przez Ministerstwo Obrony Narodowej do tego eksperymentu. Czekamy teraz na odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej, już na potwierdzenie w 100%, że możemy go wdrażać. Oznacza to, że młodzież oprócz tego, co do tej pory proponowaliśmy, jeszcze będzie bardziej rozwijała swoją wiedzę na temat służb wojskowych, będzie mogła również w sposób praktyczny to wszystko rozwijać, będzie mogła fizycznie się rozwijać, no i później też łatwiej uzyskać zatrudnienie w jednostkach. Eksperyment pedagogiczny będzie realizowany w klasie drugiej, teraz obecnie klasie drugiej, natomiast klasa pierwsza realizuje innowację, która została zatwierdzona przez kuratorium na ten rok szkolny. Utworzyliśmy jedną klasę, która liczy na dzień dzisiejszy 20 osób. Są wolne miejsca, jeżeli są jeszcze osoby zainteresowane tym kierunkiem, serdecznie zapraszamy. Jeszcze jest na to czas.